W sieci nie brakuje opinii, że promieniowanie, zwłaszcza 5G, jest źródłem nowotworów, bezpłodności czy chorób psychosomatycznych. Przeprowadziliśmy doświadczenie, które pozwoliło nam to sprawdzić. Jesteśmy w centrum zarządzania siecią Emitel, gdzie pracują anteny radiowe, telewizyjne oraz telefonii piątej generacji obejmujące teren Krakowa i okolic. A czym tak właściwie jest sieć 5G? 5G to inaczej telefonia piątej generacji. Kolejny po 3G i 4G etap podnoszenia częstotliwości sieci, z którą się łączymy, z której korzystamy. Czy w takim razie nie dałoby się tego zrobić za pomocą niższych częstotliwości? Nie z taką jakością i nie z taką liczbą urządzeń podłączonych do sieci. Dostarczanie wysokiej jakości połączeń do wielu urządzeń w tym samym czasie wymaga szerokiego pasma. Niestety niskie częstotliwości to pasmo dość ciasne. Podam może przykład z jazdy samochodem i budową autostrad i ekspresówek. Każdy z nas kiedyś stał w korku. Korki tworzą się, kiedy duża ilość aut próbuje przejechać tą samą drogą w tym samym czasie. Gdyby te ulice, po których podróżują samochody, miały po 5 pasów lub gdyby część ruchu przeniosła się na autostrady lub ekspresówki, jakość podróżowania i komfort by nam wzrósł. Tak jak nie wyobrażamy sobie dzisiaj podróżowania autem bez autostrad, tak nie możemy sobie wyobrazić dostarczania wysokiej jakości połączeń bez 5G. Czy można w naukowy sposób potwierdzić lub obalić tezę na temat szkodliwości 5G? Szkodliwość lub brak to rzeczy, które jak najbardziej możemy zmierzyć. Proponuję, żebyśmy przeszli i sami to sprawdzili. Jesteśmy na szczycie wieży, mamy ze sobą miernik szerokopasmowy, który służy do badania promieniowania elektromagnetycznego. Sprawdzimy teraz wartości występujące na wieży i czy są dopuszczalne, czy też nie. Dokonaliśmy profesjonalnym urządzeniem pomiaru pola elektromagnetycznego. Pomiar ten nam pokazał, że wartości zmierzone tutaj na szczycie wieży są procentem wartości dopuszczalnej. Ale mam propozycję, zróbmy jeszcze jeden eksperyment. Drugie badanie pokazało, że telefon, który trzymasz w ręce, a który użytkują mieszkańcy tego kraju, jest w zupełności bezpieczny, gdyż normy promieniowania są prawie że takie same, jak tutaj na szczycie wieży w pobliżu nadajników 5G. Te normy zostały wyliczone na podstawie długoletnich badań naukowych nad szkodliwością pól elektromagnetycznych. Określają one dopuszczalne poziomy bezpieczne dla człowieka z dodatkowym marginesem bezpieczeństwa. Normy te obowiązują w większości krajów Unii. Skąd w takim razie biorą się obawy związane z 5G? Zawsze zastanawiam się, dlaczego autorzy takich wpisów nie przemyślą sprawy 2, 3 czy 4 razy. Przecież załóżmy, że ktoś się umówił na to 5G. Ale to 5G jest wszędzie dostępne. Myślisz, że ktoś, kto jest bardzo bogaty, narażałby siebie, swoich bliskich, dzieci na niebezpieczeństwo? Przecież to nielogiczne. Myślę, że mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. 5G to bezpieczna technologia i nasza przyszłość.